Było tak, że ty y, chciałeś z kimś porozmawiać, nie, nie z polityki, tylko ogólnie, a ta osoba ci powiedziała y, słuchaj mops, jesteś super gość, fajnie, lubię cię, ale ja nie będę gadał o mariu Nie, pomimo tego, że jej używam, bo tak. to jest temat y, ocenzurowany, zabroniony no. w mediach i będę miał przez to problemy? Mało tego, pierwsze materiały kręcił nam... A masz żal do ludzi, którzy mówią o tobie, że jesteś tablicą marketingową i... Mówią I tak? I twoje odcinki to... Czemu mi to jed powiedziałeś? Jedna wielka reklama? Wig, 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 wig. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten materiał zawiera treści informacyjne zgodne z polityką i zasadami platformy YouTube. Teraz dopiero masz. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy czytelnicy i fani Marki Widwik, portalu Widwik. Dzień dobry spełnia się właśnie wasze marzenie, gdyż na jego własnym kanale, którego nie prowadzi on, pojawia się Mo. nie to, bo jeszcze był ten. No, dokładnie. nie używałem guzików. Słuchajcie, spełnia się Wasze marzenie w końcu na kanale Widwik. Witam MOPSA w drugim albo trzecim odcinku rozmów i podcastów z ciekawymi ludźmi. Jestem ciekawym człowiekiem. Mało udało mi się. Mikołaj, bardzo mnie to cieszy, że zostałem zaproszony. Mnie również cieszy. Że... I tym bardziej jeszcze mam nadzieję, ostatnio napisałem o tym piosenkę. Już nie pamiętam dokładnie tego tekstu, ale jakoś tam było. Że zasiałem ziarno i czekam, aż jego owoce przerosną mnie w jakiś sposób, tylko to było w rymach napisane, i rzucą na mnie cień w tym upale tak metaforycznie. Więc Gruba przekmina. On... No nie no, że wiesz, żeśmy tam działali razem. Wyrasta teraz ten kanał jako takie piękne grzewo. Ja sobie będę siedział gdzieś w upale i po prostu ono już rzuci na mnie cień. Ja już nie będę musiał tak dużo robić. A pieniędzy będzie więcej. Słuchaj, yy, jesteś... Kurde, cie... zacząłem od pieniędzy i jeste... jest hejt na dzień dobry. Jesteś ciekawą postacią dla osób interesujących się branżą yy, zieloną w Polsce przez to, że siedzisz w niej już gdzieś tak około 10 lat, nie? Yeah, boy. Kiedy? Jak, to się, jak to się w ogóle zaczęło? Zaczęło się wszystko w bardzo prosty sposób. Yy, jeden z topowych sklepów seedbanków Polski... Yy, Padło? A to chyba tylko lampa. No. Nasiona.pl Moi ziemale założyli taki sklep. Potem stwierdzili, że założą y, portal i kanał YouTube'owy, również, żeby tam jakoś bardziej się angażować w tą markę i tak dalej. Zaczęli współpracować z wolnymi konopiami, szukali kogoś do prowadzenia pierwszych wywiadów, pierwszych jakichś tam relacji z marszy i tak dalej. Ja już wtedy byłem y, daleko zaawansowanym raperem. Od strony rapowania, <laughs> nie tej finansowej, ale już działałem coś tam ze Stopro i tak dalej, miałem tam jakieś kontakty w tej branży rozrywkowej powiedzmy, więc byłem w stanie dojść do jakichś fajnych tam wywiadów, byłem w sumie jedyną osobą rozgadaną i medialną. No to powiedzmy. by łatwo to przychodziło tak. po nie? Tak I mi to, się wydaje. No wszystkie pierwsze materiały na Cannabis News, relacja z marszu wyzwolenia Konopi, to była pierwsza w życiu relacja, którą nakręciłem, pierwsze wywiady z porady prawnej i tak dalej, były to pierwsze wywiady, jakie w życiu nakręciłem, czy z profesorem Wetulanim, tam już nie pamiętam, bo trochę żeśmy Dużo to robili, było... więc no w miarę łatwo mi to przyszło i tak zaczęła się nasza współpraca z, z chłopakami. Ja mieszkałem wtedy w Berlinie i powiedzmy na te eventy wszystkie dojeżdżałem, gdzieś tam razem żeśmy sobie działali. A kiedy pomyślałeś w ogóle o tym, że można z tego żyć? Wiesz o co chodzi, że. Jak wróciłem do Polski, bo wróciłem już z takim zamiarem do Polski, żeby się tym zajmować po prostu profesjonalnie, nie? Okay. Zaczął się i kanał, i portal, i biznes chłopaków rozwijać w miarę. Wiedziałem, że miałem też na to jakiś pomysł. Chodził mi z tyłu cały czas już pomysł po głowie tego Widwika. Okej. Okay. A Cannabis News to w ogóle był pierwszy portal taki typowo skupiony Fakty na... konopne wydaje mi się, że były pierwszym. Okay. Wolne Konopie były przede wszystkim pierwsze ich strona. Ale to był chyba pierwszy taki portal, który trafił do mainstreamu, nie? Właśnie przez te wywiady z Wodeckim, przez. Możliwe. Z nie takimi... wiem, bo fakty konopne nadal zasięgowo to, to jest największy portal w Polsce jeszcze. Ale jak się do boty Pawu nie weźmiesz, no to daje ci jeszcze parę miesięcy, nie? i wychodzi zasięgowo-portalowo, ale to też były czasy, gdzie Facebook był bardzo silny. Tak, I no. fakty, wszystkim mieliśmy Facebooka silnego i jak dało się dobry artykuł na Facebooka, to miałeś taką konwersję po prostu przejść na stronę internetową, to naprawdę bardzo fajnie się wszystko lepiło, ale na pewno Cannabis News to był game changer jakiś w Polsce, taki mainstreamowy, gdzie chłopaki byli w stanie załatwić, bo to nie była w ogóle moja zasługa, Makłowicza, Wodeckiego pod później już jeszcze ci raperzy byli nie właśnie tak, no ja raperów tam poogarniałem no to w sumie to no tak no to były pierwsze stricte konopne wywiady tak mi się wydaje w kraju z raperami bo najpierw chyba się zaczęło od tego później była współpraca właśnie z Igorem który dla wyborczej pracował i on właśnie miał trochę wtyk do takiego mainstreamu nie tylko rozrywkowego czy rapowego i no, była to też fajna sytuacja pamiętam jak mi się kiedyś zbychu to właśnie właściciel założyciel tego. Cannabis News pochwalił, że wprost i WP, jakieś tam portale zacytowały nasze artykuły, nie? Ich artykuły, bo ja ich nie pisałem wtedy, więc to było na pewno coś takiego dużego, że taki wielki mainstreamowy portal podaje gdzieś tam nas jako źródło. To na pewno pomogło temu całemu rozwojowi. Wszystko się coraz lepiej rozwijało. Ja to zawsze z, do, z doskoku gdzieś tam pomagałem, chłopakom. Nie wiem, Pit, mój producent na przykład robił muzyczkę całą do tego, te gitarki, wszystkie okay. i tak dalej, i tak dalej. No i potem na tyle roboty już było, że się zaczął pojawiać po prostu pomysł, żeby być tutaj na miejscu, no bo już tyle pracy było, nie? A w którą stronę ty chciałeś iść? W sensie miałeś to sprecyzowane jakoś od początku, wiesz, tak Nie. jak na przykład rozmawiałem z Mateuszem Zwojną, że on zaczynał od tej, że tworzył, chciał tworzyć podcast, bo to lubił, a ty na przykład byłeś skoncentrowany na tym, że kurczę, zacząłem od prowadzenia tych eventów i tak dalej, ale ja chcę być mieć własny kanał, pokazywać się przed kamerą, wypowiadać się, tworzyć, nie wiem, portal w przyszłości, markę honoplą. Czy przyszedłeś sobie w to tak, bo, bo lubiłeś i lubiłeś tworzyć, bo ty jesteś też taką twórczą bardzo osobą, nie? Kreatywną. Nie wiem. M możemy dokonać takiej całej analizy teraz, no to ona będzie z godzinę pewnie trwała, będę musiał krok po kroku rozkminiać sobie każdy etap tego. Nie miałem jakiegoś y konkretnego planu na to, ale ja bardzo dużo w życiu improwizuję ogólnie No tak. i u mnie to tak działa, że te rzeczy po prostu powstają na freestylu, nie, na przykład pierwszy Weed Week, tak oglądałem, kiedyś tam siedziałem sobie jeszcze w Berlinie i coraz więcej się pojawiało kontentu takiego stricte, że talking heads, nie, kamera, głowa gada i to wszystko, nie. Klawiter też wtedy w tym wyszedł, tak. więc y, nazwa też się wywodzi z TechWiki, Widwick tak naprawdę. Okej, okay. dużo osób pewnie nie wiedziało o tym, nie? No, tak, se wtedy pomiń, jest ten Tech Week, to on my możemy być Widwikiem, nie? Mhm. E... Poza tym fajnie to brzmiało i dużo rzeczy, ja nie wiedziałem, jak na przykład, i pierwszy odcinek wysłałem sobie na telefonie, pamiętam, jest iMovie na iPhone'a, nagrałem to do Zbycha, wysłałem. Ja mówię, że takie rzeczy trzeba robić, nie? a wtedy chłopaki, nie, to muszą być fajne dupy prowadzące, musimy ludzie znani i tak dalej, a ja już przeświadczony o tym, że to nie w tą stronę idzie ten YouTube, no, no. skoro ludzie, wiesz, na przykład pokroju Atora i tak dalej, gdzie to jest to średnio urodziwy człowiek, ale ma swoich odbiorców, jest legitny, ludzie go lubią słuchać, mówimy, że trzeba tworzyć po prostu własne rzeczy i daily przede wszystkim, nie daily, ale na pewno systematycznie co weekend, nie? A, um, a pamiętasz wtedy, czy w ogóle... Tylko kończąc ten pierwszy odcinek, no. tak se nagrałem odcinkiem na tle drzwi, i już to gdzieś tam pomontowałem, i, i on już nadał na przykład tryb, i jakiś skrypt tych następnych materiałów. Więc okay. ja na tym nie myślałem, ale jakoś tak sobie po prostu wyszło. Nie? A, a pamiętasz to, czy było łatwo wejść wtedy w tą branżę? Bo, bo ty w tamtych czasach musiałeś się zetknąć z takimi korowymi ludźmi, którzy byli w tym, w tym środowisku od zawsze, nie? I co I oni cię tak przyjęli. Do tej... takimi korowymi ludźmi, którzy byli od zawsze. No wiesz, Andrzej Dołecki, Kuba Gajewski i tak dalej. O, to byś mnie nie przyjął. No nie, no ale pytam się, jak to było, nie? Bo ludzie, którzy chcą wejść w to środowisko, zastanawiają się nad tym, czy a, czy będę mógł, czy, czy łatwo mi przyjdzie rozmawianie z takimi ludźmi i tak dalej. A z tego co jak wiem. Ja się zgodzę, to mogą. <śmiech> 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 nie, było bardzo łatwo. Okay. W sensie połapać te kontakty i tak dalej. Na pewno dużo pracy chopaków z Cannabis News nad tym było. Natomiast no, ja mam łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Jestem raczej osobą szczerą, mi się wydaje. Nie kręcę, nie, 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 nie kminie od razu, jak na czymś zarobić czy coś, tylko czasami nawet naiwnie podchodzę do tematów, czasami nawet łatwowiernie. Czasami poświęcam rzeczy za dużo czasu na, na rzeczy, które no, nie zawsze się opłacają. Więc yy, wspominam to bardzo dobrze, to bardzo organicznie powstało, ponieważ przyjechałem nakręcić pierwsze relacje w Kurozwękach, tych dożynek konopnych, czy to tam były jakieś tam, chyba to były dożynki konopne w Kurozwękach, nie pamiętam już, takie jakieś dni konopi. Tam yy, pojechaliśmy na wyjazd, tam poznałem całe wolne konopie w jeden melanż i stamtąd... Yy, to był gruby melanż? No taki normalny melanż, yy, bez wchodzenia już tam... <laughs> Szczegóły, bo to naprawdę można się rozwodzić. To było też na czasie rozłamu w Wolnych Konopiach. Cannabis chaos powstawało. No dobra, mniejsza z tym. I tam z Andrzejem właśnie Dołeckim pojechaliśmy przez całą Polskę nad morze po okay. tym evencie. I spędziliśmy razem chyba z 2-3 dni, więc zapoznaliśmy się bardzo dobrze od razu. Wydaje mi się, że wzajemnie polubiliśmy się dość mocno. No i gdzieś tam... Ym, nie było potem problemu z pomocą w udostępnianiu naszej treści czy budowaniu jakichś zasięgów. Ja wtedy bardzo dużo działałem. W sensie starałem się, żeby każdy portal udostępniał moje odcinki, zawsze chciałem mieć news z każdego innego portalu, żeby go tam podać, żeby ten portal też mógł napisać, że tam się ich logo pojawia. Zawsze saportowałem i dziękowałem i do dzisiaj zawsze dziękuję wolnym konopiom. Od początku był bardzo przejrzysty model biznesowy też tego, tego całego programu, bo to nie było jakieś podprogowe wkręcanie reklam, tylko od pierwszego odcinka miałem konkurs i zamysł tego był taki, żeby stworzyć przestrzeń reklamową dla branży kronotnej, która nie mogła się reklamować w danym czasie za bardzo w social mediach. Nie było gdzie się reklamować adsów, no, więc taki też był zamysł. I twierdzę, że pomaganie reklamowaniu się tej branży to, to jest też zajebista forma aktywizmu i przynajmniej taka czarno na białym, bo im więcej te firmy dalej działają na takim pograniczu biznesu i edukacji, tak, I w sensie tak, tak, nie tak. można prowadzić takiej marki całkowicie oderwanej od, od tego aspektu edukacyjnego nie, no, i przesłanie. przekazu. No. Więc przez to też było to wszystko w otwarte karty, przejrzyście prowadzone. Zawsze bardzo dużo też dawaliśmy też od siebie. Chłopaki jak założyli wiesz, Cannabis News, no to... Czy te wywiady z, z na przykład z Makłowiczem, z tymi wszystkimi ludźmi, to to były cholernie drogie materiały. Nasze na przykład, wiesz, relacje wideo z, z, z nie wiem, w Pradze, jak byliśmy, czy jak chłopali, chłopaki do Spanabis pojechali, to była pierwsza relacja, i to nie jest moja zasługa, oczywiście. Mhm. Y, tak profesjonalna stargów europejskich. Nie było wcześniej tak wyprodukowane. No tak, ale to filmów. generalnie to generalnie wydaje mi się, że. Tylko o czym mówię, kupę szmalu to kosztowało, zanim coś się wyciągnęło, więc też te całe community i ta branża, czy wolne konopie, które wtedy na pewno były najsilniejszym takim movementem, dalej są bardzo silnym, widziały, że też je ten, te, wiesz, ten cały wkład w to w w community i w ten cały ruch też jest naprawdę duży i finansowe nakłady też są duże. Jak robiliśmy relacje z Marszu, no to od razu chcieliśmy drona, to, tam, to, żeby to było dobrze zrobione, to były potrzebne też treści, nie? Na dobrą sprawę. Mało tego, pierwsze materiały kręcił nam BNT, nie? A, ojej, to kolejna rzecz, którą no. ludzie nie wiedzą, nie? Tego, bo no. ja. ja... Wiem o tym, że się znacie z BNT, nie? Tak. Dość dobrze. I, I lubicie się i Był tak Był Mariusz y, Anim, rajder, z którym miałem ekipę pierwszą riderską. Pozdrawiam serdecznie. Potem do UK wyjechał. Z nim robiliśmy te prostsze rzeczy. Te w Warszawie to kręcił Igor, y, właśnie sam, y, taki redaktor stamtąd. Natomiast relacje CanaFest, z takie wyjazdowe wszystkie. No to Marcin Banot y, debiutował wtedy jako producent wideo. No, to jest fajny newsik. On wtedy teledyski robił w ogóle też. Zaczynał się tym wideo coraz bardziej bawić. Znam go a teraz W. Skropocowa, przez całą tam ekipę Cornego Luftu. A teraz taki poziom no. tego wszystkiego. To jak te wieżowce, na które się wspina, nie? Generalnie ta współpraca z DJI i tak dalej. No, głowa mała. A, ale to jest w ogóle evenement na skalę świata moim zdaniem. Te nasze produkcje z targów. I z eventów konopnych, bo na całym świecie nie ma tak dobrych materiałów jak żeście wy, wy na początku w Polsce wypuszczali, nie? Przecież relacje z targów typu Mary Jane no. czy z Panabis to jest coś no. nagrane telefonem i tak dalej. Może teraz dopiero zaczyna się to robić, no, mało ale wcześniej. Tego jest, to... Ale jestem ciekaw, właśnie, czy to, czy to dobrze, czy to nie było hop do przodu. Okay. Bo ja widzę, że i moi Wspólasi wtedy i Zbychu, który miał genialną wizję stworzenia wiesz, wielu biznesów żeby to wszystko było jakieś skonsolidowane, portalu i tego, gdzie by było miejsce na reklamowanie tych swoich biznesów, ale robienie też kontentu nie tylko pod kliksy, tylko po to, żeby tam były naprawdę fajne, wartościowe treści nie, yy, robione. Nie wiem, czy to nie było zbyt duży pomysł na tamte czasy po prostu. Okay, nie? Okay. Bo ja sobie pomyślę, ile siana poszło na, wyda na, na te wyjazdy z targów. A do dzisiaj, jak robimy relacje z targów, to jak widzisz, nie jest to wystarczający argument dla firmy zagranicznej, która by miała przyjść i się promować na portale. Coraz tak. więcej dopinamy tak. tych współprac, ale bardziej je dopinamy nie tym, że wideo pokażemy, tylko po prostu już Całymi z paketami, znajomościami, nie? ale też wiesz, no dużo jest po prostu networkingu, to ja już widzę, że coraz bardziej na każde targi, które jedziemy gdzieś międzynarodowe... To już jest siema, 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 ten tamtego poleci. Wcześniej ci szef z firmy nie odbierze, a potem się kończy tym, że szef z tej firmy sam do ciebie zadzwoni, bo szef drugiej firmy poleci i powie, mówi, że to jest, są legitni ludzie do współpracy. Tak, nie? Tak, Wiesz, tak, te... tak, tak, tak. Ale może te robienie tych relacji też miało na to jakoś wpływ, tylko jak sobie myślę, ile to kosztowało, czy za to by nie szło na przykład wcześniej uruchomić takiego kanału jak Widweek, czyli na przykład robić. 20 materiałów krótkich w formie vlogu, mhm. jak Mesto na przykład budował, no to wtedy też kamera nagrywał o substancjach i elo, nie? No, no. Czy nam by to nie, nie zrobiło jeszcze większej roboty nawet w tym kraju? Nie wiem tego. Natomiast na pewno tego nie żałuję, bo żeśmy szybko byli gdzieś tam na głęboką wodę rzuceni i, i mogliśmy od razu też na wysokim poziomie to robić przez to, że mieliśmy punkt odniesienia, jak to wyglądało też gdzieś za granicą, jeżdżąc też po tych targach i, no i w ogóle ucząc się produkcji jakichś tam Wiesz, prowadzenia tego wszystkiego. No Pamięta, nie pamiętam już, o co zapytałeś na początku. A powiedz mi, yy, przechodząc po tym timeline'ie twoim yy, do czasów Widwika, nie? Ja mam wrażenie, że nie dokończyliśmy czegoś, nie? No dobra. Nie wiem, dzieliśmy już troszeczkę ciastek, więc może to jest efekt tego. Właśnie zjem sobie ciastko. Jak chcesz, to pamiętaj, że są. Ale ty chyba dzisiaj jeszcze jechać musisz, czy coś, nie wiem. Tak udajesz na potrzeby kamery, tylko sobie dogryżasz delikatnie? No jeszcze czeka mi druga podróż, Michał. Słuchaj, przechodząc do Widweika, ja mam takie ciekawe pytanie, bo mniej więcej każdy wie już, jak powstał Widwick i tak dalej, co się wiąże z Cannabis Newsem, z twoją działalnością solową, że tak powiem. Ale powiedz mi, czy po czasie, po tych pięciu, sześciu latach, od kiedy wpadł ci... Do, do głowy pomysł stworzenia Widuika. Możesz mi powiedzieć, czy stworzenie tego projektu wpłynęło bardziej na poszerzenie Twoich relacji z, z innymi firmami, osobami i tak dalej, czy bardziej zamknęło Ci też dużo, dużą ilość dróg i kontaktów? Jak to w ogóle wygląda? Co, prowadzenie kanału na YouTube? Rozwijanie Widweeka, rozwijanie go w ten sposób. No i generalnie ta twórczość oparta na tobie, na współpracy z różnymi firmami i tak dalej. Ale Czy co, zamknęło to? Jakieś moje ścieżki do kontaktu stricte chodzi pod kątem komercyjnym, z innymi firmami? Czy... No, komercyjnym, współprac, wiesz. Czy na przykład. Nie, no to jest, im, im dłużej to trwa, tym, tym jest lepiej, można powiedzieć. Okej, okay, czyli. A, a były takie sytuacje, że na przykład e, jakaś firma z branży e, powiedziała ci wprost, że sorry, my się, my nie będziemy z tobą współpracować, bo współpracowałeś z tą czy tą firmą? A wiesz, że tak było, bo może ty to lepiej pamiętasz, nawet? Mi się wydaje, że nie. Nie nie, 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 nie. Nie, ja się pytam, bo ty często więcej wiesz o mnie z tego roku. Albo pamiętasz też lepiej, nie? Nie przychodzi mi do głowy, naprawdę, wiesz, może zakulisowo, ale nie, bo w sensie, to... że ktoś, nie będę z, tym, z nim współpracował, bo on z kimś współpracuje, ale tak stricte, że ja do kogoś podbiłem... Podziałaj ze mną, bo z tą nie, raczej to działa w drugą stronę, że ewentualnie jak z firmą rozmawiam, to powiedzą, żeby chcieli, i ja odmawiam po prostu, okay. że nie mam z tego sektora kogoś innego, a też jestem lojalnym człowiekiem, i, i nawet jak fajniejsze są czasami propozycje na stole, ym, pod kątem finansowym, to nie, nie podejmuję tych współprac ze względu na to, że jest mi dobrze po prostu z tym, z kim działam, i też pamiętam. Bardzo tutaj te trudne czasy na początku okay. i, i trudno było na początku, żeby to jakoś się samo utrzymywało i pozyskiwanie takich jakichś fajnych, konkretnych współprac, więc jak już ktoś się godził i w trudniejszych czasach był ze mną, jak na przykład kanał był usuwany. Okay. Jak naprawdę nie wiem, nie wyrobiłem się z publikacją jakąś, bo jakaś blokada albo coś tam trzeba było powalczyć i byli dalej, to ja pamiętam o tym i. I wolę po prostu z takimi ludźmi sobie działać. Wiem, że w dłuższej perspektywie w tej branży, oprócz finansów, to networking, kontakty i tak dalej, mam wrażenie, że są dużo, dużo więcej warte. Przynajmniej dla mnie osobiście i tego, co też budujemy jakoś razem, nie? Mm -hmm. A masz żal do ludzi, którzy mówią o tobie, że jesteś tablicą marketingową i. Mówią to... tak. I twoje odcinki to. Czemu jed... mi to jed... powiedziałeś? To wielka reklama. Ja żyłem jak, w... jakiś... jak Kaczyński tam gdzieś. Nie. Bo pierdolą głupoty, no bo wiem co robię i wiem, że jest tam lokowania, są te neony i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że przez 10 lat twórczości te dwa kanały łącznie zarobiły może, nie wiem, 1000 dolarów na jakieś Jeżeli, 600... Zaczekaj, żebyśmy tu wytłumaczyli, chodzi tu o reklamę na YouTubie, nie? No, chodzi tu o jakieś, nie wiem, 1000 filmów czy tam kilkaset wyprodukowanych filmów, nie? hajsów to włożone i tak dalej, dlatego też był zamysł od początku, żeby pomagały to firmy też z branży w jakiś sposób, nie? więc nie mm, jestem w stanie wygenerować takiego zasięgu, żeby to się wiesz, utrzymało z zasięgu, takiego zasięgu, żeby zainteresować jednego gigantycznego partnera, żeby żyć, mhm. dlatego ma to tak wiele odnóg różnych, nie? że potem też powstał portal, aplikacja, zielone pojęcia, to nie był pomysł, a to se dorobię, tylko to było bardziej tak, że wróciłem tu do Polski i mówię, kurwa, jak ja teraz czegoś nie ogarnę, jakichś boksów, jakiegoś kalę, coś, to wracam do Niemiec z powrotem, albo szukam roboty już tutaj, mm. bo nie wystarczało tego na tyle, żeby żyć, a wróciłem też tutaj, żeby było lepiej, a nie, żeby zrobić wiesz, 10 kroków w tył. Mi się dobrze żyło w tym Berlinie. Nie okay. realizowałem się w pełni jakoś, powiedzmy, zawodowo. i Ale nie to by robiłem, się podobało tam mieszkanie generalnie, nie? Tam się dobrze żyło, ono stare mi na nic nie brakowało. No i tyle. Może w niektórych godzinach tygodnia, bo trochę pracowałem na etacie, trochę gdzieś jakieś inne rzeczy robiłem. No to teraz ja mnie wszystko jara, co robię, nie? Mm -hmm. Wtedy tego tak nie było, ale fajnie by było, żeby to trochę jednak lepiej tutaj wszystko wyglądało. I znowu zgubiłem wątek. No czy. Za dużo ciasta tak. <laughs> czy jesteś zły na ludzi, którzy. Aha, mówią o tobie... Nie. No ale jak mogę być zły na kogoś, kto coś tak mówi, no to. Nie musi tego oglądać, jak go to tak razi w oczy. Zdaję sobie sprawę, że zdarza się tych materiałów trochę, ale nie mam poczucia po prostu, że dałem dupy. No. Ktoś może powiedzieć, że może ty nie masz po prostu poczucia, że dałeś dupy, nie? A zastanawiałeś się właśnie kiedyś nad tym, czy są takie błędy, które popełniłeś a, i nie chciałbyś ich popełnić, prowadząc ten kanał, będąc w tym biznesie i tak Błędy jakieś? No, pewnie popełniłem ich trochę. Musiałbym się lepiej do tego przygo przygotować i przeanalizować to jakoś bardziej. A myślałeś sobie kiedyś na przykład, że, a kurczę, mogłem z tą osobą w ogóle nie rozmawiać na podcaście, bo później y, stało się to, co się stało i, i, i dostawałem gdzieś informacji, że tak, tak może się to skończyć? Czy, czy zupełnie nie ma takich his historii? Nie. nie, bo ja nie mam dużo jakichś rozmów sponsorowanych. Jak ktoś się tam jest w miarę sprytny, co dojdzie do tego, ale tego jest naprawdę. A nawet. Ja w sumie nie wiem, czy w ogóle miałem yy, jakikolwiek wywiad. Tak, Skan na przykład. No to to była typowa rozmowa sponsorowana. Wszystkie przy zbiórkach po, yy, z Przemkiem i tak dalej, chociaż miałem pełno podcastów z Przemkiem Zawadzkim bez, no to to było jakieś. Ale tak to nie miałem takich materiałów. I żebym żałował, nie, ja żałowałem na pewno jakiejś interakcji z politykami. Ale też tego nie żałuję w żaden sposób, nie? Tylko wiem, że nie chcę mieć tej polityki na kanale u siebie. No, ale to według Ciebie, bo no pojawiało się dużo takich, takiego feedbacku, dostaliśmy, że na temat właśnie działalności tego parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji. No i myślisz, że właśnie z tych rozmów z politykami, z tego działania, współdziałania, wiesz, nie, nie tylko Ciebie, nie tylko portalu, redakcji, ale też innych osób i influencerów może wyniknąć i wynika więcej złego niż dobrego, bo kurczę, powiem ci, że ta polityka charakteryzuje się tym tak tym, że to, te, te bieguny się tak zmieniają, że właśnie robiąc rozmowę, nie wiem, w marcu z kimś, może wiesz, w yy, czerwcu okazać się, że ta osoba jest skończona w polityce, bo powiedziała to czy tamto, nie? Czy, czy... Bo wiem, no, że ty po prostu już teraz skupiasz się na tym, żeby unikać takich rozmów, nie? No. Dlaczego unikam? No. No, dlatego, że nie, ja unikam z bardzo takiej trywialnej przyczyny sekcji komentarzy i tego, jak się kłócą po prostu widzowie i społeczność, która jest zjednoczona jednak wokół jednego tematu, który nas najbardziej powinien gdzieś tam a ten interesować temat ich dzieli później. Nie? A potem ten temat polityki, bardzo mocno dzieli tą społeczność i nie chciałbym takiej dyskusji u nas, tylko wolałbym, żeby w tym temacie, żebyśmy byli jakby jakoś jednogłośni i tej swojej opcji politycznej przekazywali tą nowinę, zieloną, fajną, dobrą wiedzę i tak dalej. Nie? Mhm. Nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest właśnie też taka, że no jednak mamy już jakoś renomę, ileś w tej, w tej branży siedzę, obojętnie czy są zasięgi duże, czy nie. Każdy może to potem z, zinterpretować jako da, zaoferowanie jakiejś y, tuby reklamowej, jakiegoś kolejnego mhm. kanału dystrybucji swoich idei. A potem w momencie, gdy okaże się taki polityk nieszczerym albo farmazeniarzem, no, ja no tak... a tak jest, tak jest bardzo często. Nawet LeRoy opowiadał strasznie dużo więcej niż się działo w rzeczywistości mm -hmm. przy całej sympatii i miłości do tego człowieka, który, wiesz, ogarnął mega dużo moim zdaniem gdzieś tam za kulisowo. no to potem po się mam z tego tłumaczyć w ogóle, nie? Znaczy nie powinienem się też tłumaczyć, ale to wolę nie gadać z tymi ludźmi, szkoda mi w ogóle czasu, no bo, no i co, co mi powie ten polityk? Będzie to samo pierdoli, co pierdoli gdzieś tam w Sejmie i tak dalej, no. Oni nie mogą niczego powiedzieć nieoficjalnie, insiderowo i tak dalej I, A było dużo w ogóle w, w, w twojej karierze takich zapytań ze strony politycznej, że a Mobs chodź, zrobimy tutaj coś. Nie. Bardziej bardziej, to yy, ja o wszystko w większości, co mam na kanale, to w sumie muszę zabiegać. Okay. Więc wszystkie współprace, które mam, to zawsze z reguły biegam też za tymi firmami, ale też dlatego, bo mam po prostu jakąś wizję i wiem, że z kim chcę pracować, ale mhm. czasami nie wiedzą, nie są świadomi zajebistości tego kanału po prostu. I też nie są często świadomi zagraniczne firmy wielkości rynku polskiego, okay. I ile tu można też zdziałać. Gdzieś to jest jakiś tam mały dodatek, ale potem jak zaczynają działać, to widzą, że tu można naprawdę dużo zwojować ze mną, czy z nami. Nie? Już w sumie. Mhm. Tak więc yy, no nie miałem takich zapytań. Znaczy teraz przy wyborach miałem, nie? Okay. Łukasz Rydzik się zgłosił o rozmowę, bo kiedyś dawno temu, jak jeszcze miał w planach, no to też mu obiecałem, że pogadamy. I tę obietnicę złamałem. Okay. Ale wspominałem o nim, ale przeprosiłem. Powiedziałem, że nie chcę mieć po prostu politycznych rozmów. Też chcę, żeby podziałał trochę w tym Sejmie i się wykazał. Fajnie, że jest aktywistą od wielu, wielu lat, ale no, działam dużo, dużo dłużej. Wolne Konopie, wiem, że z nimi działali, zajebisty ziomek. Ale no, nie wiem, no, wolę zrobić test Grindera po prostu. Okej. Okay. Albo to... nagrać, jak uzyskać receptę na medyczną i albo a... jak uniknąć przypału. A z drugiej strony, do tego tematu, czy były, yy, było tak, że ty yy, chciałeś z kimś porozmawiać? Nie z, nie z polityki, tylko ogólnie. A ta osoba ci powiedziała... Słuchaj, Mops, jesteś super gość, fajnie, lubię Cię, ale ja nie będę gadał o Mariusznie, pomimo tego, że jej używam, bo tak. to jest temat y, ocenzurowany, zabroniony no. w mediach i będę miał przez to problemy? Dużo było takich. Y, I z jakiego świata to by, by były osoby w ogóle? Przeróżnego. Od lekarzy, przez księży, po osoby nawet, y, może nie jakoś super znane, ale trochę znane. Okej. Okay. Jakieś nazwiska? Nie. No. <noise> nie powiem Ze względu na to, że, że cenie Wiesz, to są takie rzeczy, o których się nie mówi Oczywiście, tak to, to było pod, podchwytliwe pytanie nie. no bo jakbym się Na kogoś zdenerwował, to bym mógł tam czymś Palnąć, nie no, Była ciekawa historia z księdzem, który Po prostu na pewnej parafii Gonił, wiesz, CBD babcią I to w dużych ilościach, taki bardzo Wyluzowany, już żeśmy mieli dograną Nawet część nagrania zrobioną No i potem dostał od górny prikaz tam od jakiegoś tam jego szefa, ja się nie znam w tej hierarchii. Przełożonego po prostu. Proboszcza czy kogoś, że nie ma na to zielonego światła, może sobie dalej sprzedawać tam i polecać tam te różne produkty konopne, ale o tym nie będziemy rozmawiać, nie? Ale to już często się zdarza. I wini, ile ma rozmów nagranych, gdzie potem raper stwierdził, że jednak on nie chce tego publikować. Okay. A powiedz mi z drugiej strony, jeszcze, jeszcze inaczej podchodząc do tego tematu, wracając troszeczkę na ścieżki biznesu konopnego, no bo przez to, że Ty jesteś i działasz. Jeszcze tylko chcę napomknąć, bo to mogło mieć taki negatywny wydźwięk, że ktoś nie chciał. Tylko często ludzie po prostu się boją, nie? No Tak, w tym tak, kraju. tak, tak. No to są fajne tak fajni, otwarci. Tak, używają, ale na przykład powodem jest. Fakt, że. Jestem na te... wysokim stanowisku, tak. prowadzę biznes, mam pracownikowego. No, gdzieś tam no, i, i, w, jest nauczycielku na przykład i nie chce... albo lekarze, którzy się podejmują, no to mają, wiesz, mówią, mają tam, wiesz, wielu innych pacjentów, po co mam ten biznes gdzieś tam swój zaburzać i tak dalej, więc to jest cholernie cenne. Jak ktoś naprawdę się de decyduje na rozmowę, więc tym bardziej wydaje mi się, że te wszystkie rozmowy, które gdzieś dochodzą do skutku są, tym bardziej cenne i niesamowite. Bo są to ludzie, którzy oficjalnie pokazują twarz i mówią o czymś ofen w kraju, w którym tak naprawdę użytkownicy i przedsiębiorcy są prześladowani, represjonowani, nie jest to łatwy biznes, jest ciężko w tym biznesie. Ja to bardzo doceniam takie okay. występy. Nie? A wracając na te ścieżkę już biznesu, to powiedz mi, czy ty dostrzegasz w tym polskim biznesie konopnym takie złe cechy, których chciałbyś się pozbyć? Wiesz o co chodzi, że na przykład ludzie mówią w... nie, nie chcę sugerować, ale przykład ci podam, że no, mówi się o tym, że ta branża jest podzielona. Nie? Że nie ma lobby, że nie ma lobby przez to, bo jest podzielona. No, czy są takie rzeczy, które ty dostrzegasz też i po prostu? Tak, jest bardzo dużo złych rzeczy, tylko ja też się super na biznesie nie znam. Na tyle na ile się znam, wydaje mi się, że to może być jakiś ogólnie też problem. Może w ogóle polskiego biznesu, albo jakichś takich nowych biznesów, no takie z punktu, z perspektywy prowadzenia brandu i sprzedawcy, no to takie konkurowanie ceną hardkorowe, zaniżanie tych cen, no tylko, natomiast to jest zgodne z zasadami kapitalizmu, więc jak ktoś na przykład konkuruje tą ceną, no to można to widzieć jako bardzo fajny taki czynnik motywujący do działania i do wzniesienia swojego marketingu na jakiś wyższy trochę level i zaczęcia myślenia, myślenia o tym, żeby brandy budować, i jakoś nawiązywać kontakt z tym klientem, utożsamiać, żeby się mogli utożsamiać z tą marką, żeby ona się przede wszystkim utożsamiała z jakimiś podstawowymi wartościami, miała jakąś definicję, była jakaś. Mhm. Bo to wymaga po prostu czegoś więcej, jakiejś kreatywności, zrobić taniej. To może tak naprawdę każdy, albo no potem w pewnym momencie już duzi też gracze, no ale nikt w długiej perspektywie też dobrze nie zarobi, jak będzie po prostu wszystko taniej, więc to są takie jakieś krótkie rozwiązania. Jest dużo podpierdolek, wiem, że sklepy się, wiesz, podpierdalają wzajemnie, kontrole se nasyłają na siebie. Nie wiem, jak jest w innej branży, no, ale na pewno to nie jest jakiś turbo łatwy orzek do zgryzienia, ale widzę, że jak są marki, które mądrze działają i idą zaparte i tak dalej yy, i przed, są w stanie przetrwać te trudne czasy, to dojdą na pewno no, bardzo fajnego hajsu, jak tylko będzie się to prawo luzować, nie? Okay. A... Dużo odpadło po prostu. No, a powiedz mi, czy dostrzegasz takie januszostwo właśnie w, w polskiej branży konopnej? takie a ja Zdefiniuj mi januszostwo. No, że takie właśnie zagrywki typu yy, nie sprzedaje się mój towar na, na sklepie, to stworzę sobie konto na Allegro, pod innym nikiem i będę sprzedawał ten towar wiesz, na granicy możliwości, albo zamiast dobrego towaru z Polski, będę ściągał towar z Włoch czy Szwajcarii i wmawiał ludziom, że to jest ok. Ja gardzę czymś takim, nawet jak takie osoby znam bardzo dobrze, to gardzę czymś takim, jest, ale tylko ja gardzę ogólnie takim podejściem w wielu aspektach, nie? Generalnie życzę nie wiem, no, oglądałem dokument ostatnio fajny o, o tej firmie Shane, która mhm. wie, robi ciuchy, no i tam to jest to samo. No. Więc to mi się wydaje, że to jest ogólnie chyba taki problem, który nie występuje tylko w naszej branży, tylko wszędzie, że można coś tanio gdzieś ściągnąć, bo na granicy możliwości sprzedawać po prostu bez budowania jakiejś świadomości, edukowania tego klienta, no bo y, summa summarum Powinien ten klient wiedzieć, że jak czasami kupi coś dobrego, droższego, to, to może to jest lepsze jakościowo, a nawet jak nie będzie lepsze jakościowo, no to na przykład buduje gospodarkę rodzimą, jak ta firma nie wiem, szyje na przykład ciuchy, jak Stopro, jest to w Polsce wszystko produkowane. No. I ktoś mm. powie, kurwa, ale droga bluza w chemie jest gdzieś tam za ileś. Tylko to jest temat rzeka, bo znowu powiesz, że tam dzieci to szyją, a znowu te dzieci chcą te pieniądze jednak. Okay. Więc to już. Wchodzimy, tylko zbiłem w ogóle całkowicie storu toru. Ale to filozoficzne tego to z tym soszem jest bardzo dużo. Ten rynek jest strasznie nieuregulowany, chociaż problem akcyzowy. Jedni na akcyzie to sprzedają, żeby mieć święty spokój nie? i tak dalej. Co według mnie jest błędne, bo powinno się z tym jakoś walczyć. Nie powinniśmy dać pozwolić sobie założyć ak akcyzy nałożyć na produkty konopne i susz, bo po prostu nie. Mhm. W całej Europie nie ma na tym akcyzy. Ja to mogę sobie waporyzować, cokolwiek system z tym robić, z jakiej racji ma być na tym tak samo jak na tytoniu. I, i, i tutaj też nie ma jakiejś takiej jednogłośnej myśli. No może tutaj chodzi właśnie o to lobby albo o to, żeby cała branża jednym głosem mówiła. Bo jak wszyscy byśmy tu nogą i przestali płacić te mandaty na akcyzę, no to może nie mieliby urzędnicy sygnału, że warto nakładać te, te akcyzy i kroić za te mandaty, a potem naliczać wstecz. Ale że nie ma jakiejś takiej jednogłośnej myśli. No to na pewno trudniej to... się tej, tej, tej branży unormować, i stało się, że niejednemu przedsiębiorcy nie podoba się też, co ja robię, czy o czym piszemy, etc., już nie wiem co konkretnie, ale tak od razu wiesz, jakoś uprzedzam po prostu ten atak, że w drugą stronę to na pewno też działa, nie. No tak, ale to jest to, o czym mówiłem na początku, że ta branża jest podzielona no i przede wszystkim, że nasze lobby konopne, no nie, nie cenzurując się, już tu powiem, siepałe w porównaniu z innymi lobbami, <grym> lobby, nie wiem, z innymi takimi ruchami konopnymi z na innym świecie. innym lobbem. <grym> no na pewno. Ono nie istnieje chyba w ogóle u nas specjalnie. Jak istnieje, to jest na tyle małe, że nawet my o tym nie wiemy. Nie wiem, jak ja mówię, no nie znam się na takich wielkich biznesach, jak to lobby, no właśnie, ale... lobby się robi. Czy jest ktoś, kto dba o branżę całą i ta branża będzie w stanie sobie poradzić, czy jest tak, że jedna firma ma swojego lobbysty, która dba o na przykład taki przepis, że tylko ta firma, co te śrubki robi, będzie miała potem lepiej. Bo ja mam wrażenie, że jak u nas by to działało, to tak to działa jak z tym modelem, przykładem tym śrubkowym, że jest kilka dużych, wielkich firm, które mają gdzieś tam potencjał, i są w stanie wpłynąć na jakiś, na kształt tej ustawy po to, żeby wedle tej ustawy oni byli w stanie sprostać tym wymaganiom, żeby jako jedyni na przykład dostali pozwolenie na tego medyczniaka. Okay. No, nie, nie wiem, czy ktoś działa tak, żeby wszyscy dobrze to po prostu, żeby napisać to, żeby dobrze było dla wszystkich, czy, a nie tylko dla podmiotu, czy To no? działa na przykład dla jakiegoś jednego podmiotu. Mm -hmm. I wiem, że no, w tej materii to jest tutaj dużo konfliktu. No. Nawet wśród przedsiębiorców, z którymi ja też gadam i się spotykamy jednokrotnie, to niby wszyscy chcą legal, niby to samo, ale ten ci będzie chciał akcyzę na wszystko dawać. A kurde, fajny hop niby i tak dalej, ale wiem, że jest mu na rękę, bo jest to gigantyczna firma i, i takim gigantom jest na rękę na przykład akcyzę wprowadzać, jak produkują też jednocześnie no tak. i masowe sprzedają. Zwłaszcza, jak, zwłaszcza też jak już mają na przykład do czynienia z tą akcyzą no, na innym polu nie? No, biznesowym. Jest trochę tego podziału, no i tyle, no i widzę, że jest też wie, wśród, wśród konsumentów. Tylko to znowu, nie wiem, czy to jest takie polskie, jest dużo takich potem, wiesz, mądralińskich ekspertów, którzy się, nie wiem, ale się wypowiem i zamiast gdzieś gratulować sukcesu i pomagać i, i, i zapytać, dlaczego, no to będą szukać dziury w całym, nie? Tak mhm. samo jak mówisz mhm. z kanałem, no to zamiast się cieszyć, że szósty rok kanał trwa, rozwija się, ty dzięki temu możesz, wiesz, na pełen etat masz pracę, chatę teraz kupujecie z twoją żoną, więc jest to też robota, gdzie masz jakąś zdolność kredytową, no zatrudniamy tak, tak, kolejną tak. osobę chłopana magazyn, jest portal taki, wiesz, jest coraz lepiej. To zamiast się cieszyć, to ci powiedzą, kurwa tablica reklamowa. Mhm. A co reklamujesz? No, lampy, które mają zajebiste wyniki, albo nawozy, które są od 30 lat, no, albo, albo filtry, yy, które Których każdy jara i są jest, dobre, nie? albo waporyzator, który jest najbardziej, najczęściej sprzedawany, na przykład wapkiem, w tym Polsce ci powiedzą, że tablica ogłoszenia. Rozumiem, jakbyś jakieś gówno, kurwa tam reklamował, sitbanki jakieś no-nameowe, nie, jakieś ciulate firmy, nawet nie z, nie, nie z branży z jakimś takim backgroundem, nie, bo są też firmy na przykład, przykład takiego pureiza, no to masz dużo marek, które gdzieś produkowało, były w sektorze tytoniowym, albo robiły jakiekolwiek inne rzeczy i gdzieś tam mają od odnogę, która się przebarwia i próbują teraz na tym zielonej fali też sobie gdzieś polecieć. No to ja tak staram się naprawdę działać i na portalu też no, działać raczej z takimi fajnymi podmiotami, nie? Legitnymi, sprawdzonymi. No, a to Ci potem każdy coś tam gdzieś wypomni, nie? Ale no... A powiedz mi, jeżeli chodzi jeszcze o takie biznesowe rozmowy, bo ja wiem, że ty nie, nie, jest, nie za bardzo lubisz ten temat i tak dalej, tak próbujesz zawsze tego unikać, a, a męczą ciebie. A męczą ciebie pytania właśnie od ludzi Słuchaj, Mops, pomóż mi, mam halę po dziadku, tak. chciałbym tam uprawiać CBD, zrobić z tego zajebisty biznes i tak dalej. I męczę tak. ciebie to i w ogóle jak, jak, I kiedyś, jak masz stosunek do kiedyś tego? Kiedyś bardzo dużo rozmawiałem z takimi ludźmi, ale od jakiegoś roku po prostu nauczyłem się trochę asertywności, ale to jest w ogóle, jest, jestem w szoku, bo ja zawsze myślałem, że to jest niemiłe i chamsko i tak dalej, jak komuś... Nie poświęcisz czasu, nie odpowiesz, albo daj konkrety. Jak ktoś dalej ględzi, przestajesz odpisywać. No ale tak przestałem robić. No i zobaczyłem, ile czasu mi się nagle pojawiło na jakieś konstruktywne rzeczy, nie? Tak więc, no, staram się odpisywać zawsze każdemu, na każdego maila, na każdą wiadomość gdzieś tam na Instagramie. Tylko jak widzę, że to idzie w złą stronę, to temat po prostu olewam, nie? No i jest to bardzo irytujące, w takim sensie, że są to pytania. Ja nie, nie czaję. Jak to są kurde, leniwi ludzie po prostu, nie? Jak można. Ja nie rozumiem tego procesu myślowego, i kiedyś też tak miałem, że jak dochodziło do tej rozmowy, ten to potem tłumaczyłem. Google nie gryzie, zrób to, coś tam, coś tam, nie? Jeszcze mhm. taka wiesz, jakaś taka nutka aktywisty, czy kogoś po prostu, edukatora, który chciałby tam wpłynąć na to myślenie, no ale potem z wiekiem czasu w sumie dochodzisz do wniosku, że. Ach, mnie obchodzi, co on myśli w sumie o mnie. Mhm. Nic tak strasznego nie zrobię, że ja. A jak będzie, to, to, to mój czas nie jest warty tej osoby, mhm. skoro ona stwierdzi, że. Yy, że ja nie chcę należycie odpowiedzieć i pomóc, nie? I się obrazi, no to taka osoba też w ogóle nie jest potrzebna, nie? Mhm. Ale mam. Bo ja szukałem notatki, ale. Bo mam piosenkę o tym na nowej płycie. z Winim. Okay. Ale to jest w kawałku pod tytułem Oddzwoń kurwo. Yeah. <laughs> I właśnie mam, zaczynam telefonem ziomeczka, który dzwoni, nie? I tam leci tekst. No siemano, się no mopsie, możemy pogadać? Dzwonisz, to gadaj. E no właśnie, słuchaj, jest taka sprawa, no. Moja stara ma 2,5 hektara. Myślałem, by zasieć CBD, bo lubię zajarać. No. A wiesz, ty znasz te tematy, może pomożesz. Podpowi telefonuję o poradę, bo nie wiem, jak zacząć. E, słuchaj, no jasne. Super, rozumiem, mordeczko, działaj. Odzwonię później, zaraz mam dwa spotkania, nie mogę gadać. Super, pip, pip, pip. I potem tam rapuje, że kolejny koleś bez mhm, y, co ok. co chcesz kamerę? Aha. Kamera nagrywa, tylko urządzenie się rozłączyło. Okay. A jak nie, Mikołaj, to mamy audio. Dobrze. Tak, więc y, jest to ogólnie, bo mamy taki utwór, y, to jest winiego pomysł, że który mm... nagrywa, 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 nagrywa. Widzisz? Jest cały czas. A nie musi być kwadrat? Nie, Dobra. Nie, nie, jest, jest. No, y, utwór taki do wszystkich celebrytów i gwiazdów, gdzie tam gwiazd, którym się umawia na telefon, oni nie odzwaniają. A ja taką zrobiłem wersję w sumie, znaczy nie mówię w kontekście o gwieździe jako osoby, tylko mm. z perspektywy drugiej strony, że czasami masz tego tak dużo, tak bzdurnych zapytań. Znaczy właśnie, bo żebyśmy, żebyśmy tutaj od razu to rozróżnili, nie? no bo ty generalnie też udzielasz porad biznesowych i tak dalej, konsultacji, Jesteś, znasz się na tym, ale mówimy o takich osobach, które piszą do ciebie, Cześć mopsu, czy mogę uprawiać w Polsce CBD, bo mam hale po babci, nie? Ta. No, gdzie zadaję podstawowe pytania, które jak wpiszesz w, w Google, to po prostu pojawi się szereg artykułów Dokładnie. na ten temat i sprawdzonych informacji. Nie, chce, nie, nie mieści mi się w że to jest próba nawiązania tak, kontaktu czy coś, ale jak ktoś może poważnie o tym myśleć, skoro on nawet wcześniej nie pomyśli, dużo jest takich no osób, oni, które ja... odwalą po prostu tekstem z czapy, potem nie mają kompletnie wiedzy. Więc no to jest przykre, że im się nie chcę po prostu zapytać, ale z drugiej strony, fajnie, że do takich ludzi docieram. nie? Tak, Czyli bo... kończąc tylko, uh -huh. często to po prostu mi to daje na przykład pomysły na materiały i odcinki, nie, no bo uh -huh. rzeczy, które są oczywiste dla mnie, no to jak jest dziesiąty raz, no to może warto teraz chyba w sumie może powinienem zrobić ten materiał. Siema mam tak go nazwać, nie, pół hektara po babci, czy mogę uprawiać, i uh -huh. powiedzieć, że możesz uprawiać skąd zamówić te pestki, ale taki film teraz będę robić, bo będę robić grow u siebie, CBG i CBD i pokażę w pierwszym materiale, jak to jest po prostu dziecinnie proste, żeby taką uprawę rozpocząć na własny użytek. Do jednego hektara to nie, jest, to w ogóle to nie jest żaden problem. Powyżej hektara to już musisz mieć jakieś pozwolenia takie mhm. troszkę bardziej rozbudowane. No, bo ja tu na początku tej rozmowy, tego tematu nie chodziło mi o takie osoby, wiesz, które do Ciebie napiszą, słuchaj Mops, mam tutaj Przygotowany biznes, plan, mam konkretny produkt, o którym chcemy. Chcę z tobą porozmawiać, jak go najlepiej wprowadzać i tak dalej. No bo wiadomo, że to są osoby, które mają się na to jakoś, jakiś pomysł, są ogarnięte i tak dalej, nie. A powiedz mi, y Ale jest też dużo takich, którzy tak profesjonalnie brzmią i mają background jakiś biznesowy za sobą, ale o tym nic nie wiedzą? I chcieliby jak najwięcej, albo wyciągnąć ciebie z, z Afriko informacji, albo po prostu widzisz, że chce tylko się przejechać na tym hypie, bo mm -hmm, jeszcze coś jest, mm -hmm. więc wtedy też nie zawsze każdemu pomogę. pomogę. Jak są to odpłatne konsultacje, no to oczywiście, ale. Jak nie muszę, to nie zawsze powiem, bo wiem, że potem też wychodzi dużo wchodzi dużo takich osób, które szkodzą gdzieś w tej branży, nie? Okay. A bo po... są w stanie bardzo łatwo zrobić to, o czym wcześniej żeśmy no. mówili, no. czyli tak, tak, tak. cenę zdampować, Janusz... na i przyjanuszyć, no. nie. Mhm. A powiedz mi, jak tobie jest? W sensie jakie to jest uczucie prowadzić, rozwijać markę konopną w Polsce? Ja mówię markę tu, nie? nie? mówię sklep konopny czy coś. tylko markę konopną mam na myśli tutaj Rolmopsa. Kraju w Polsce, w którym tak naprawdę konopie są na cenzurowanym. Czyli jak robić to bez, bez substancji, która jest tego głównym celem? No. Kurde. Ja też nie narzekam za dużo. nie? Mi się to podoba. No <laughs> ta, ale bardziej mi... To jest zajebiste, ale to jest trudne, ale zawsze sobie zanim powiem coś takiego, to myślę o tym, że wiesz, są ludzie, co mają trudniej. Są branże bardziej potrzebne, co mają trudniej. Nie hmm. wiem, są nauczyciele, którzy mają trudniej, a jest to na pewno ważniejsze. No tak, ale tutaj skupiamy ale się na tym, że jest to łatwe, nie? po prostu, nie? No, więc, ale więc... No, na pewno do, nie, nie jest to łatwe. Z drugiej strony, kurde, jest to dziecinnie proste czasami. Jak patrzę też na konkurencję, jak jest hmm. mało pomysłów, no. jak firma zakłada brand jakiś i nie będzie miała w tym po prostu kan albo albo hemp, albo listka, albo zieleni coś tam, albo indikej, albo satiwy, albo cokolwiek, no to w ogóle to po co nazywać inaczej to, nie? Mm -hmm. Więc branding w tym sektorze praktycznie nie istnieje w Polsce. My mamy bardzo silny branding i bardzo fajnie zdefiniowaną tą markę i dziwię się, że więcej marek nie idzie w, to, w, tą, w, tą, w tą stronę, tak więc... Y Mam czasami wrażenie, że jakby ten rynek był większy i byłoby jakieś fajne, duże finansowanie z zewnątrz, no to bylibyśmy w stanie w ogóle nie, no, rozpierdolić ten rynek, nie? Okej, okay, a to nie jest. Ja tak... mam wrażenie, że czasami ludzie nie wiem po angielsku, nie umieją i po prostu nie, wiem, nie czytają, nie oglądają podcastów zagranicznych, nie widzą w jaką stronę te trendy podążają. Nie można oczywiście implementować jeden do jeden czegoś z innego kraju u nas, bo to jest inny mental, ale no można tak. bardzo fajną syntezę z tego stworzyć. Więc. Kończąc od takiej strony, no jestem dużo trudności od strony prawnej, kontrole yy, ze skarbówki, problemy z promocją, adsy, nie możesz puszczać płatnych reklam, albo musisz wiedzieć, jak to robić. Więc to nie jest tak, że na przykład pójdziesz sobie do agencji marketingowej, czy masz jakieś konkretne skrypty na promowanie za po, pośrednictwem płatnych kampanii w social mediach i ty sobie zaimplementujesz te rozwiązania, bo przyjdzie jakiś CEO Specialist. Mhm. Okazuje się, że na spotkaniach z nami to nie wie nic. Ta osoba po pewnym czasie, po kolejnej godzinie, ty wiesz dużo więcej niż ona, bo ty znasz te wszystkie to. rzeczy, ale musisz je zaimplementować bardzo konkretnie do tej branży. I tu nie chodzi o stargetowanie kogoś, czy co lubi, czy nie lubi, bo trudno jest tą grupę docelową tak naprawdę stargetować, bo to są, wiesz, mali, duzi, wszyscy. Oczywiście, że można to jakoś zawęzić, ale nie ma na przykład takiej możliwości, nie tworzenia sobie hmm. powiedzmy hashtagów kto co lubi, na przykład na Facebooku, no tak, tak no to tak, tak. tego nie zrobisz, więc no jest trochę główkowania, ale on też jest fajne, nie, bo ja widzę, że też no, dużo uczy no, działanie w tej branży. Jakby mm, marka Rolmops to nie jest taka marka dla konopnych snobów, taka zupełnie niegotowa na polskę, wiesz o co chodzi, że Mm, tak, że trafia to jest do... dla wyjątkowych każdy który ma coś z rolmopsatu u siebie ale właśnie ma nie... coś właśnie, właśnie mi nie chodzi o to że żeby podkręcać tą tą wyjątkowość rolmopsatu tylko że to jest marka stworzona troszeczkę nie pod polski rynek taka wychodząca poza te ramy tego, tego naszego wiesz świata konopnego który jest tak naprawdę S Może być, stworzony bo Stworzony wszystkie... przez lufę i składanie, siebie na, y, 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 składanie się w dziesięciu na geta, nie? Może być, bo te wszystkie chępy i kany, no to dobrze mielą. I, I są polskie, tak, tak jest stworzone pod, polskie, tak. pod, pod, pod Polskę. Ale ja nie twierdzę, że mamy coś strasznie niepolskiego. Może być, że to gdzieś wybiega do przodu. No bo to wiesz, ty zawsze mówisz, że nie lubisz wybiegać do przodu, bo życie cię nauczyło z muzyką i tak dalej, że ci, co wybiegają, to później finalnie yy, no tak, są no. gdzieś zapominani nawet, nie? Bo w trendy to trzeba się wstrzeliwać, Ale ty byś... nie je wyprzedzać albo ewentualnie je jakoś tam ustanawiać, nie? Tylko robię też to tak, w jaki sposób to czuję po prostu. Nie jestem jakoś super przesiąknięty zachodem, bo mamy masę... Yy, Fajnych takich, no bardzo polskich rzeczy, czy jak Zielone Pojęcia, Pieróg. czy cokolwiek innego. No, no, dokładnie. Ale może być, że to jest troszeczkę do przodu, nie? Myśmy to samo z Muzą mieli. Jako jedni z pierwszych, żeśmy, nie wiem, autotuna używali w Polsce i to na pewno było dużo zawczas. Mhm. Nas strasznie za to jechali. Potem już się tego słuchać nie, 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 nie dało. I na pewno mamy jakąś wizję trochę odbiegającą od... Może nie wiem czy rzeczywistego odbiorcy, tylko jakby no, chcielibyśmy, wiesz, chcemy tworzyć taką markę, która wiąże się z jakąś kulturą palenia, jakąś taką, wiesz, świadomością. Jest A... to na pewno taka nisza w niszy, że nie dość, że chcesz, jesteś użytkownikiem, korzystasz z tego, no to jeszcze chcesz mieć coś fajnego, na przykład powiedzmy, nie? produkt fajniejszy albo. Być częścią jakiegoś community i tak dalej, a nie, że byle jaki pierwszy z, z brzegu grinder, tylko coś, co niesie ze sobą też jakieś wartości i to jest pewnie taka nisza w niszy w niszy, nie? A jak zakładałeś Rollmopsa, to miałeś takie na przykład, mógłbyś wymienić na przykład takie trzy firmy ogólnie, z, z, no, światowe firmy, nie, nie tylko z naszej branży, na których y, gdzieś tam się wzorowałeś? Początkowo nie, ponieważ Rollmops to była aplikacja mobilna na początku, a nie sklep. Ale właśnie przy tworzeniu marki już, nie? W sensie sklepu Kurde, marki. To powstało bardzo organicznie, ponieważ chciałem zrobić apkę. Coś, co wiąże się ze mną, wiąże się z, z tym wszystkim, co robię, ale nie ma w, w nazwie po prostu żadnego związku z, z Widem, i tak dalej, nie. Żeby to było po prostu coś takiego niezależnego, tak jak masz masę brandów amerykańskich, więc tu na pewno mogłem gdzieś tam pomyśleć pod tym kątem nie czy Cookie, czy z Doja Houseplant masę tych firm no to Backpack Boys tam nie ma jakiegoś Hello for 20 Weed Lover nie <grymne> 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 to kurwa więc wiedziałem że to tylko nie wiem czy to było stricte żeby na to się skupiać wiedziałem na pewno że jesteśmy tępieni przez, przez po prostu nazwy nie mm -hmm. a potem kanał się gdzieś tam rozwijał coraz cięższe było promować różne na przykład inne marki, dawać linki pod filmami, dlatego zrobiłem tą aplikację, żeby tam dawać linki afiliacyjne, bo początkowo utrzymywałem się z tego głównie, potem nawet problem był jak dawałem gdzieś w ogóle jakąś reklamę w trakcie materiału, no to stwierdziłem, że trzeba się jakoś monetyzować samemu, powstało pierwsze zielone pojęcie, bo skoro mam tyle kontaktów to zbiorę sobie trochę tych produktów od firm, Pogonie to w niewielkim nakładzie, na jakieś 2-3 miesiące się zarobi, potem się pieniądze skończyły, sezon, no to Calibox, na 2-3 miesiące się zarobiło, potem był kalendarz. A co było takim przełomem? Takim że przełomem. teraz może wychodzić na przykład 5 zielonych pojęć w roku, że wiesz. A, czeka, a co wcześniej jeszcze mówiłem, żeby wątku tylko nie skończyć, nie stracić. No, odnośnie tego, że wyszło to oddolnie, wszystko. Że z Twojej potrzeby i tak dalej. Aha, no i potem po prostu to się przeradziło w sklep, nie? Mhm. Stwierdziłem, że mogę w sumie na dropshippingu samemu sprzedawać te produkty. I to był taki przełom w sumie, no. nie? i to był też jakiś na pewno przełom, że weszło gdzieś w e-commerce, ale największym przełomem było zrobienie spółki i dotarcie się naszych nas wszystkich na pewno. Także już od roku nam się fajnie wszystkim razem współpracuje, czyli sp no, założenie spółki, sprzedanie połowy udziału w Widwiku i w Rollmopsie i wejście na pewno ciebie na pełen etat do pracy i rozwijanie ekipy, nie? Odkąd ty się poświęciłeś całkowicie Widwikowi i Rollmopsie, no to to nam się zajebiście przeskalowało i coś ci... poszło też w parze z wejścia Damianem i Damiana i Wiktora do tej, do, do, do całości, bo nadało to jakiejś takiej no. regularności, struktury, bo ja to troszeczkę taki byłem rozjebany, nie, w tym wszystkim. Znaczy tak, mieliśmy luźne podejście przed tym, ale wydaje mi się, że też taki ten backup, który chłopacy od strony logistyczno-finansowo strategicznej są w stanie zapewniać, daje stabilizację też marce i z przodu, nie, no bo jak my jesteśmy ustabilizowani w tych strukturach, których ludzie nie widzą, to mamy też łatwość działania z tymi różnymi ruchami. Ta. Dobra, słuchaj, mamy 55 minut podcastu. Tak są te rozmowy przewidziane na około godzinkę, także dziękuję bardzo. Już? No, godzinka, to jest czas antenowy, który poświęcamy... Na te rozmowy na portalu Willy, ale to nie jest ostatnia nasza rozmowa. Nie, ja mam prośbę w ogóle tutaj, bo jest to w sumie okazja, mi się z tą fajnie gada. Ja się w ogóle obawiałem, że to przez to, że my dziennie ze sobą rozmawiamy, znamy się trochę jakby se konie, bo ja mam problemy z zrobieniem takich rozmów. <grym> nie? Ja się obawiam na przykład zrobienia podcastu z Tobą samym, bo to paradoksalnie się trzeba chyba dużo więcej przygotować, nie? Więc myślałem takie, że będzie powtarzanie rzeczy, a w sumie fajnie wyszło i można by tutaj napisać trochę pytań, czy. Tematów, które chcielibyście poruszyć, i następne może to by była okazja do zrobienia tak, na przykład QA, pierwszego w ogóle w historii, bo nigdy nie robiłem. Mhm. No to wtedy może byśmy na mój kanał zrobili, ale jest to na pewno fajne miejsce. I łatwiej mi się będzie wtedy ukonkretyzować i ustosunkować, bo tutaj dużo żeśmy tematu zmieniali też, nie? Tak, słuchajcie, wbijajcie na kanał e, Widwick, wbijajcie na portal Widwick, tam wszystkie najnowsze newsy. Na dzisiaj już dziękujemy, trzymajcie się. Pozdrow!